Chociaż? Okej, siemano moi drodzy, witam ponownie w kolejnym odcinku z Sons of the Forest. Jesteśmy... Co? To jak ja mam tu popływać? No nie gadaj. Jak ja mam popływać, jak tu rekin pływa? Skąd on tu się wziął w ogóle? Ja pierdzielę, próbowałem w ogóle sobie gierkę zapisać, ale zapomniałem, że nie mam tych patyków. I chciałem się tutaj kimnąć. Ja pierdziula, ale jaja. Dobra, gdzie mamy ten do ubrania? Załóż, proszę bardzo. Dobra, mamy to założone. Także będziemy mogli pływać, tylko... Co mam zrobić z tym rekinem? Co mam z nim zrobić? Da się go jakoś zabić szybko? Aha, nie mogę używać tego... Nie mogę używać broni w wodzie, no ta. Dobra, raz dostał. Może jak on będzie tutaj do krawędzi podpływał, to będę go bił. Nie! Czekaj. O, o, o! To jest dobry, dobry spocik do zabicia go. No ile on żyje? Ile on ma HP? Kurka wodna, no. Podpłyń tu, podpłyń tu. No muszę się ciebie pozbyć, żeby zwiedzić dalej tą jaskinię. Gdzie popłynął? Ty! W skale był. Ajajaj. Gierka Early Access. Przypominam. Ty, czy on się wyleczył? Czy z niego się zmyła ta krew po prostu? No chodź tu! Okej, okay, pokonany. Nice. Dobra. Czyli tak. Nie, ja mam to założone, tak? Dobra. To sprawdźmy sobie. Ty, tu nic nie widać. Dobra. Gdzie my tu musimy dopłynąć? Którędy i gdzie? Dobra, tu mam jakieś miejsce do przepłynięcia. Wąskie. Myślę, że gdzieś tutaj właśnie musimy się udać. Dobra, tutaj widzę, że spada nam tlen, ale mamy go jeszcze dużo, także git. Czyli ta butla, którą podnieśliśmy, to właśnie jest do tego urządzenia do nurkowania. Okej, okay, dobra, czyżbyśmy tutaj już mieli gdzieś wypływać? Halo? Ty, jakie to długie. Że mi tlenu starczyło tylko. I gdzie ja się mogę dostać tymi tunelami? O, co jest? Czemu tak jasno? Co jest? Na powierzchnię wyszedłem? Ja nie chciałem wychodzić na powierzchnię. Dawaj mnie to z powrotem. Kurde. Złą tą wybraliśmy. Złą odnogę wybraliśmy. Wyszliśmy z tej jaskini. A ja chcę obczaić, gdzie są jakieś kolejne. Chyba, że to tylko było wyjście. Ale wydaje mi się, że gdzieś tam powinny być jakieś kolejne odnogi tego wszystkiego. Jak nie, to byłaby lipa, bo... Tutaj chciałem dokończyć z wami wyprawę przepotężną po jaskiniach, aby się okazało, że to koniec. I tak naprawdę w tym odcinku nie będziemy nic robili ciekawego. No ale nie, no dobra. Dawaj, dawaj, płyń, płyń, płyń. Szkoda, że tu się nie da jakoś sprintować tym. Dobra, tutaj jesteśmy już w tym pomieszczeniu? Naszym? Chyba tak? Tak, 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 bo tutaj mamy naszego rekina. Dobra, pyk. Jesteśmy tutaj. I gdzie tutaj coś jeszcze jest? W tą stronę coś znajdę? Może w tą stronę jakaś odnoga? Tutaj? Nie. Jest tutaj, ale serio, nie wiem, czy tutaj nie ma tylko wyjścia. O nie, czekaj, my płynęliśmy tam. Tu jest jeszcze jakieś coś. No mam nadzieję przynajmniej, że to jest coś innego, bo w tej wodzie to nic nie widać totalnie, moi drodzy. Dobra, w ogóle możecie zostawić łapkę w górę na wstępie filmu, jeżeli lubicie serię z The Sons of the Forest. Możecie zostawić również subskrypcję na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi, trafiliście tutaj pierwszy raz, to będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie mi szansę pokazać po prostu moje gameplaye, nie? Jakieś fajne. Dobra. To jest chyba inna odnoga, tylko największą lipą będzie to, jeżeli to też się okaże wyjście z tej jaskini. Bo coś mi tak śmierdzi, że to... Ja pierdzielę, no nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Czyli to było po prostu wyjście z tej jaskini.
Okej, okay, czyli... No co, obczailiśmy sobie już całą. Ty, co tu robi Calvin? Co tu robi Calvin? Przecież miałeś siedzieć w domu. Co jest? Stary, miałeś siedzieć w domu. Powiedziałem ci, że masz... Ty, a może ja go nie usadziłem na dupie? Może ja go nie usadziłem na dupie, bo rzeczywiście my wczytywaliśmy tego save'a w poprzednim odcinku. No dobra, czyli to była pierwsza jaskinia, znaleźliśmy w niej paralizator i urządzenie do nurkowania. Proszę bardzo, zdejmijmy je sobie. Okej, okay. Czyli pierwsza obczajona. Wydaje mi się, że można udać się do jakiejś kolejnej. W tym odcinku po prostu, w ten sposób sobie to zrobimy, że sprawdziliśmy sobie jednak tą podwodną całą. No to w ramach tego po prostu jednak sobie pójdziemy do jakiejś kolejnej, prawda? Tutaj w ogóle są nasi ziomale. O, daj mi ten kasek, jak go chcę. Nasi ziomale tutaj popowieszani są. Chciałem sobie obczaić, czy jest tutaj coś ciekawego dookoła nich, jakiś lucik, ale z tego co widzę, to nie za bardzo. W ogóle jest 16:21 w gierce. Także nie ukrywam, że przydałoby się może kimnąć jakoś na szybko. Co o tym myślicie? Dobra, dawaj mi patyk. A tutaj w ogóle też leżał patyk. Dobra, wybierzemy się do kolejnej jaskini. Tylko gdzie tu są kolejne jaskinie? Tam mi pokazuje kolejną jaskinię. Także pójdziemy sobie do najbliższej po prostu kolejnej. I jak będzie już jakaś 17 w gierce, no to wtedy się kimniemy, tak? Mamy tą plandekę, także nie ma problemu. O, wiewiór! Dobra, uciekaj sobie, wiewiórze, masz szczęście. Tym razem ci podaruję życie. No i dobrze. Lećmy w takim razie więc tą ścieżką. Mam nadzieję, że jakichś nieprzyjemnych rzeczy tutaj nie spotkamy. I musimy iść wzdłuż rzeki, żeby dostać się po prostu... Ty, w ogóle co tu się stało? Co to? Tu jest plaża? Plaża w lesie? Ta, bez kitu. Jakieś totemy. Co jest? Co ja tu odkryłem? Ty, trupy. Ale jaja. Ty, masakra. No dobra, to na pewno nie jest przyjemne miejsce do przenocowania. A już nam się 17 zbliża. Ale idziemy w stronę tej jaskini tam u góry. I miejmy nadzieję, że znajdziemy tam coś fajnego. W ogóle pogoda, słyszałem, że się zmienia mniej więcej co 5 dni. A mamy już 6 dzień, także rzeczywiście to co mówiłem w poprzednim odcinku. Znaczy nie w poprzednim, tylko jeszcze poprzednim. Trzecim chyba dokładnie. To rzeczywiście pogoda nam się już może zrobiła taka jesienna. No, może już tutaj jesień do nas zawitała. Mam nadzieję, że te zapasy jakie mam zgromadzone... No nie ukrywajmy, mam trochę żarcia. Mam nadzieję, że z piciem nie będzie problemu. To mam nadzieję, że te zapasy nam wystarczą na przetrwanie zimy. Dobra, czekaj, czy tutaj na mnie nic nie czeka niebezpiecznego? Stamina czasami mnie irytuje. Ale dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Czy tutaj w ogóle coś jest? Łe! A, już się rzucają na mnie. Ty! Tu mnie chyba jeszcze nie było. Nie pamiętam takiego miejsca. Jak mam być szczery. No zostaw mnie. Dobra, wbijamy do środka w takim razie. Zobaczymy co tutaj znajdziemy. Bo tutaj... Oj nie, nie było mnie tutaj, nie było. Dobra, wiecie co? Ja sobie zjem mięsko. Mhm, żeby uzupełnić sobie tutaj. Aha. Jedzenie mięsa jest na lewym, a to akurat jest na prawym. Picie. No dobra, uzupełnimy sobie tutaj. I jeszcze dawaj mi latareczkę, żebym wszystko widział. Oho, są jakieś śluzy, nie wiadomo co. Masakra. Dobra, tylko ciekawe jest to, że to wejście na przykład nie było oznaczone w żaden sposób. Oho! Są już. Już do mnie przylazł. Są jeszcze jakieś inne? Mam nadzieję, że jesteś tylko ty.
O nie, widzę tam kolejne. Ty, to już bobasy. Bobasy tu łażą. Ty, ile tych bobasów? Zostaw mnie, bobasie. Gdzieś tu kolejne były. O, tu jest. Dobra. Tu jeszcze łazi bobas. Kurde, one mi rzeczywiście obrażenia zadają. Normalnie mi armor schodzi. Także nie jest to ani trochę fajne, bo ciężko je trafić. Są one całkiem szybkie. I kurde, upierdliwe przez to, prawda? Dobra, w ogóle, co chciałem powiedzieć, to ta jaskinia w ogóle nie była w żaden sposób oznaczona. Jako taka, wiecie, wejście do jaskini. Tylko znalazłem to przypadkiem. To ciekawe, co tutaj będziemy mogli znaleźć. W tym miejscu, w tej oto właśnie jaskini. No póki co kilka mutantów rozwaliliśmy. Wzięliśmy sobie z nich... Serio? Tu nic nie ma? To koniec? Może bombę tu trzeba podłożyć? No wygląda to, jakby było śluzem takie. Ty, tu coś jest u góry. Tutaj u góry coś jest, ale jak mam tam wejść? Nie wejdę tam. No nie mam pojęcia. Bym musiał jakąś drabinę mieć. No nie przejdę dalej, dobra, no to tą jaskinię sobie obczailiśmy. Co prawda dużo tutaj nie zobaczyliśmy. No ale okej. Szkoda. Może jest jakiś przedmiot, który umożliwi nam przejście właśnie dalej, ale na ten moment takiego przedmiotu no nie mamy, także niestety sobie tego nie zwiedzimy. Widzę, że na dworze robi się już naprawdę ciemno. Także ja położyłbym sobie tutaj rzeczywiście plandekę, walnął sobie save'a, żeby się niczym nie martwić. Przespał sobie noc, żeby też mnie tutaj nic nie, przypadkiem nie zabiło. Jest Calvin, także póki nic tutaj nie przylazło, to sobie się prześpimy, żeby nas nie budzili. Zapiszemy sobie gierkę, pyk, i teraz weźmy sobie to ze sobą z powrotem. Halo! Czemu nie mogę tego zabrać? Co jest grane? Może maczetą będzie lepiej. Okej, dobra, mamy plandekę. Kika już niestety nie odzyskam. O, odczuwam pragnienie. Dobrze. To już się napijam w takim razie. Zjem sobie też mięsko, żeby uzupełnić głodek. I dobra, i lecimy w takim razie do kolejnej jaskini, która znajduje się totalnie na wprost od nas. Także, moi drodzy, jeżeli nie zobaczę nic ciekawego po drodze, to widzimy się na miejscu. Dobra, widzowie, znalazłem obóz. Nie mam pewności, czy już w tym miejscu byliśmy, ale wydaje mi się, że byliśmy. Tylko widzę, że sobie tego miejsca do końca nie przelutowałem, albo po prostu zostało to już odnowione jakby, prawda? Także dobra, zjedzmy sobie to, co oni tutaj mają. Alkoholu niestety nie wezmę ze sobą. O, granaty, tak, to jest coś, co mi się bardzo, bardzo przyda, jak mamy iść z powrotem do tych jaskiń. Nie bij mnie, zostaw mnie w spokoju, w śmieciu. Dobra, ale mam tutaj jeszcze jakiś wykrzyknik, który też by się przydało sprawdzić. Nie mam pojęcia, co to jest. Chociaż czekaj. Czy to przypadkiem nie jest miejsce, gdzie jest powieszony ten chłopek? To było przy takich skałach, prawda? Pamiętacie to? No tak, pewnie nie. A może nie? No nie wiem, ale w każdym razie to miejsce już obczajaliśmy. A może to jest jednak coś innego? Nie, no on tutaj wisiał. No, my go ucinaliśmy. To czemu mi cały czas go pika? Ty, co jest? Co się stało z tą liną? Co znalazłem? Lokalizator GPS. No dobra, ale ja już tutaj byłem kiedyś.
Już przecież to z niego lutowałem. Nie wiem, o co tu chodzi, ale dobra. W każdym razie, mamy już tutaj naprawdę niedaleko tą jaskinię. Także lecimy sobie do niej i zobaczymy, co tam będziemy mogli odkryć. I to będzie, myślę, punkt kulminacyjny dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że będzie ta jaskinia nieco większa niż ta, którą obczajaliśmy poprzednio. Z tego względu, że kurczę, no szkoda. Oho. Naprawdę wielka szkoda byłaby, gdyby ta jaskinia okazała się znowu dla nas taka jakby troszeczkę niedostępna, tak? Bo nie ukrywajmy, jest to troszeczkę niedostępność. Tam w tamtej poprzedniej jaskini brakowało nam ewidentnie jakiegoś przedmiotu, który pozwoliłby dostać nam się dalej. Dobra, gdzie to się wchodzi do tej jaskini? Czekaj. Kurde, muszę się wspiąć na górę. W ogóle jesteśmy już na... A, to sarenka, dobra, już się wystraszyłem, że jakiś stwór mi tutaj wylazł. Nie, no sarenki sobie biegają, dobra, ja pójdę za sarenkami, one tędy wchodzą, to ja sobie też tędy wejdę. Dobra, i gdzieś tutaj jest ta jaskinia, gdzieś tutaj powinno być wejście. Ty, to jest... Gdzie? Co? Gdzie jest wejście? Halo? O kurde, ty! To przypadkiem nie jest to? Dobra, kasę tutaj mamy. Kusza. Znaczy kusza. Jakaś proca. O, liny, fajnie. To jest bardzo fajny lucik. I tutaj mamy wejście do jaskini. No dobra, to let's go. Sprawdźmy, co możemy znaleźć w tym oto otworze. Miejmy nadzieję, że jakoś za bardzo ciężko nie będzie. Odpalmy sobie latareczkę, żeby wszystko pięknie widzieć. I obczajmy, co tu będziemy mieli za lucik. Co to? Jakaś lina. No, halo. Nie mogę nic z tą liną zrobić. O, tu są jakieś ziomeczki. Ty, butla! Do nurkowania. Zarąbiście. Przyda się. Dobra, czyli tu jest lina, którą powinienem przejechać na drugą stronę. Ale nie mogę. Nie wiem z jakiego powodu. Ja pierdzielę, serio? Ja tu się wybieram do jaskiń, a tutaj takie rzeczy. No nie mogę tędy przejść w żaden inny sposób. Muszę coś zrobić z tą linką. Czyli znowu kolejna jaskinia została zablokowana przede mną. Podniosłem tą szmatkę? Czy nie? Udało się? Nie, nie udało się. A teraz podniosłem? Nie, nie da się chyba tak zrobić w locie. No kurczę, rzeczywiście widać, że jest naprawdę spora. Ale nie mam znowu po raz kolejny przedmiotu, który by mi pozwolił na dostanie się tam. Także wielka szkoda. Ty! Coś tu było! O, patrz, przyszły. Przyszły barany. Co jest? Co to za czerwony dziad? Co to za czerwony dziad jest? W spokoju mnie zostaw, gościu. Ale gdzieś tutaj jeszcze była jakaś jaskinia. Z tego co wiem. O, tutaj, w tą stronę. Jak pójdziemy, to tak na skraju tego biomu zimowego będziemy mieli kolejną jaskinię. Ty, w sumie tutaj jest jeszcze bliżej jaskinia. Dobra, to wejdziemy sobie do tej. Kurczę, no szkoda, widzowie, że tak to wygląda, ale no cały czas brakuje nam jakichś przedmiotów, które no myślę, że trzeba zdobyć właśnie w tych jaskiniach, także nie mam tutaj żadnego planu absolutnie. Nie obczajałem sobie, w jakich jaskiniach co możemy znaleźć. Także z tego powodu, no też nie wiem czasami, do których mogę wejść rzeczywiście, a które będą troszeczkę dla nas niedostępne. Dlatego trzeba tak troszeczkę po omacku się poruszać. No ale trudno, nie? Trudno się mówi. Dobra, gdzieś tutaj pod górę muszę wleźć. Już odpoczywam, spokojnie. I gdzieś tu powinno zaraz być wejście do kolejnej jaskini. No znaleźliśmy na pewno już całkiem fajne rzeczy, przydatne. Bo znaleźliśmy to urządzenie do nurkowania,
znaleźliśmy paralizator. No najbardziej pożądaną rzeczą to będzie dla mnie chyba łopata. No ale łopaty jeszcze znaleźć nam się nie udało. I z czego jeszcze będziemy potrzebowali? Czegoś na pewno do tej liny, nie? Czegoś na pewno, co pozwoli nam z tej liny skorzystać. Nie wiem, jakiś haczyk, żeby się podpiąć pod linę i się przejechać po tym? Nie wiem. Dobra, gdzieś tutaj powinno być wejście. Czy to przypadkiem nie będzie gdzieś tutaj? Albo może gdzieś tutaj w tej skale po prostu. Dobra, są króliczki jakieś. Ty, coś tam... A to jest tylko zimowa jaskinia, w której już byliśmy? I serio, nic ciekawszego? A jena. Ja myślałem, że coś lepszego tutaj będzie. Kurczę, no trochę unlucky. Dobra, ale pełno lin przynajmniej tutaj jest. Te liny oczywiście nam się bardzo przydadzą. No to miejsce już znamy, prawda? Z pierwszych odcinków. Proszę bardzo, lodowa jaskinia, w której nie ma za dużo rzeczy, ale bardzo fajnie można sobie zlutować rzeczy typu liny. A te liny bardzo nam się oczywiście przydadzą, także nie ma absolutnie co wybrzydzać. I w takim razie tą jaskinię sobie obczailiśmy. No to myślę, że można udać się do ostatniej już dzisiaj i miejmy nadzieję, że w niej w końcu znajdziemy coś fajnego. Dobra, mamy, moi drodzy, kolejną jaskinię i patrzcie w ogóle, jakie przeogromne jezioro tutaj znalazłem. Całkiem ciekawa miejscuwa, jeżeli chodzi o może zbudowanie jakiejś swojej bazy. No ale tutaj w okolicy mamy naprawdę sporo tych jaskiń, bo są tutaj chyba trzy zaraz obok siebie. Także no zobaczmy, no tutaj już musi coś być dla nas. Tutaj już na pewno musi być coś dla mnie. O, dużo lutu z tego, co widzę, proszę bardzo. Patrzcie, ile skrzynek. O, tu mamy jakiegoś księdza chyba, z tego, co widzę, bo jakieś biblie są tutaj. No na pewno spotkał, kurczę, tutaj istoty, które troszeczkę się kłócą z jego wyznaniami. Wyznaniem? Wyznaniami? No, no nie, no wyznaniem, no wiecie, o co chodzi. Dobra, czyli tak, tutaj mamy jakieś przejście. No nie! No nie, to tylko tyle! Come on, no musi być, może w wodzie. Gdzieś trzeba było zanurkować. No nie gadaj! Czemu w tych jaskiniach nic nie ma? Ja chcę jakąś jaskinię, która rzeczywiście będzie dawała mi jakiś fajny lucik. W sensie, no znaleźliśmy fajne rzeczy, nie? Ale od dłuższego czasu wchodzimy do tych jaskiń i totalne nic, totalne zero. Dawaj mi GPS-a. Kurde blaszka, no. Niedobrze, może tutaj coś pod wodą jest. Może tutaj trzeba znurkować, ale no nie, no wątpię. Dobra, wyjdę sobie z tej wody, obkrążę to miejsce całe. No i myślę, że udamy się do kolejnego miejsca, które jest w dole tej rzeki. Ciekawe, czy to nie jest jakaś jaskinia, w której już może byłem. Ale widzicie, są trzy mniej więcej tak w miarę blisko siebie. No ale wydaje mi się, że to będzie już ostatnie miejsce, które dowiedzimy w dzisiejszym filmie. Troszeczkę unlucky, że wyglądają te jaskinie tak, jak wyglądają i za dużo w nich, kurczę, właściwie to nie ma. Jaki kanion tu jest, jaki wąwóz, jaki wodospad. Co tu za miejsca piękne. Patrzcie, widać calutką wyspę. Naszą tutaj wspaniałą. O kurde, tylko jak stąd zejść, proszę państwa. Jak stąd mam zejść? Żeby sobie krzywdy nie zrobić, co? Możemy wlać na jakiś klif. Teraz, kurczę, mam problem, ale to wygląda jak dobre miejsce do zejścia. Dobra, jesteśmy już prawie na dole. I jesteśmy już prawie zresztą przy jaskini. Co jest na pewno fajną informacją. Tylko oby było tam coś sensownego. Teraz najbardziej, co mnie intryguje, to urządzenie do jeżdżenia po tych linach. Czy jakiś przedmiot po prostu do jeżdżenia po linach. To mnie chyba najbardziej intryguje, z tego względu, że jestem bardzo ciekaw, co możemy znaleźć w tej jaskini, w której właśnie była ta lina do przejechania się. Bo to brzmi jakby naprawdę
można było znaleźć tam coś, kurczę, giga fajnego. Dobra, jest to kolejna jaskinia z jakąś wodą. Czy ja tutaj nie byłem przypadkiem? No nie mów, że się tak pogubiłem po mapie. Nie mów, że się tak zgubiłem na mapie, że tak naprawdę już w tej jaskini byłem. No jest ciemno fest. No sprawdźmy. Oj nie, nie byłem tu. Nie byłem tu. Bo są pozamykane rzeczy. Dobra, liny już mam pełno. O kurcze, jakiś ziomek se na tronie tutaj normalnie leży. Ech, jak zawsze. Kurde, blaszka, jak zawsze. No nie wytrzymie po prostu, nie wytrzymie z tymi jaskiniami. Dobra, pójdziemy do jeszcze jednej, no musi coś w końcu tutaj być. Gdzie znaleźć urządzenie do jeżdżenia po linach? Gdzie znaleźć to urządzenie? Dawaj mi GPS. Dobra, powiększmy sobie to. I nie było nas na pewno jeszcze w tej jaskini tam. Na wprost. Ale kurde, no strasznie mnie to martwi, bo to są takie jaskinie, w której okej, masz, wejdź se, weź se liny i tyle, nie? I nic więcej. A kurczę, ja tutaj... Czekaj, ja chyba muszę wejść na tą górę. A ja tutaj szukam takich fabularnych urządzeń, dzięki którym będę w stanie po prostu ruszyć, gdzieś dojść do jakichś miejsc, które są, kurczę, jeszcze przeze mnie nieodkryte, niepoznane. Jakaś fabuła, wiecie o co chodzi. Właśnie jeżdżenie na jakichś tyrolkach, coś takiego, a póki co, no to jest tutaj nuda, no mamy bazę. Teraz trzeba coś tutaj, kurczę, ruszyć. A póki co to idzie to jak krew z nosa, bo wszystko mamy poblokowane. I nie wiem gdzie, co można znaleźć. Ty, to w ogóle wygląda jak miejsce, do którego nie miałbym wchodzić. Serio, jak ja mam się tu niby wspiąć na górę? To wygląda jakbym nie dał rady. Może jednak? Kurka wodna, no nie, no to... To nie wygląda za dobrze. Jeszcze śnieg tutaj jest, zaraz zacznę się ślizgać, zjadę z góry. Ale nie, no ewidentnie muszę wejść na tą górę. Tak mi GPS pokazuje. Dobra, patrzcie w ogóle. Kurde, ciekawe w jakim miejscu my jesteśmy wybudowani. Ale ja, mi się coś wydaje, że ja w ogóle jestem wybudowany gdzieś na drugiej połowie wyspy. Dobra, jednak wszedłem. Jednak wszedłem i patrzcie to. Kurde, ty. Całą okolicę widać. Tam jest to duże jezioro chyba, gdzie byliśmy przed chwilą. Nie no, ale jestem przekonany, że ta jaskinia to będzie po prostu lodowa jaskinia, w której będą zamarznięte kości i nic sobie stamtąd nie wyciągnę. Nie wiem, mam jakieś takie wrażenie, że to będzie właśnie tego typu jaskinia. Chociaż no może się mylę, może się mylę, może będzie to jednak coś lepszego. No mam nadzieję, bo... Kurczę no... Muszę wam coś tutaj fajnego pokazać. Dobra, tutaj mamy... Kolejne jakieś klify. Gdzie jest ta jaskinia? Gdzie jest to wejście? Gdzieś tutaj? Gdzieś w tą stronę muszę iść. Gdzieś tutaj mi pokazuje. Dobra, troszeczkę w tą. Calvin w ogóle gdzieś został w tyle. Ja jestem w ogóle teraz ciekaw, jak ja wrócę do domu swojego. W momencie, kiedy Calvina tam nie ma, czyli nie mam jego znacznika. Ty, co jest? Gdzie jest ta? Gdzie jest to wejście? Jak tu sam śnieg jest? Czekaj, czekaj, czekaj. Czy to jest... O, tu chyba. Tak? Tak, tutaj. No nie, to jest po prostu lodowa jaskinia, w której można sobie przyjść zgarnąć lód. Powiem wam tak, widzowie, jestem wkurzony. Jestem wkurzony, bo chciałem wam dzisiaj pokazać naprawdę fajne rzeczy. A nic dzisiaj takiego fajnego nie było. No jaskinie, które odwiedziliśmy, okazały się naprawdę być takim troszeczkę shitem. Nie wiem, tam po drugiej stronie by niby jeszcze jakaś jest. W ogóle, no mówię, ja jestem ciekaw, jak ja wrócę do domu. Gdzie jest mój dom? Skoro Calvin do mnie przylazł, to nie mam pojęcia, jak ja się dostanę z powrotem do domu. Bo...
Ja mam zbudowane w moim, znaczy w mojej bazie mam zbudowane łóżko. A łóżko w żaden sposób nie jest oznaczone na mapie. No to mam nadzieję, że tam wrócę. A jak nie wrócę, to ewentualnie sobie zbudujemy nową bazę. Burżuazja. No nie no, o, tędy nie wejdę. Fuck, spadnę zaraz. Ło, zjeżdżam! Muszę przejść na drugą stronę tej góry. I przy jakimś jeziorze jest wejście do jaskini. Tylko też ciekawe, czy w tej jaskini nie byłem. Dobra, wiecie co? Słuchajcie, kurde. Na tym odcinku musi być coś ciekawego, kurde. Obczajam wszystkie jaskinie, jakie tutaj tylko są. Jest ci zimno. Użyj patyków do zbudowania ogniska. Wow, ty, zamarzam. Ale beka. Dobra, to tam w ten biom może jednak nie będę szedł, bo jest zimno. O, ale już mi nie jest aż tak zimno. Kurczę, no tam gdzieś jest jakieś jezioro. I przy tym jeziorze jest wejście do jaskini. Ale wydaje mi się, że wszystkie te na biomie zimowym to są takie po prostu typowe typowe jaskinie zimowe, gdzie masz zamarzniętych ludzi, kilka skrzynek i sobie to otwierasz i tak to wygląda. No ale zobaczymy, spróbuję tam się dostać. No dobra, klasyka, klasyka. Znowu po prostu taka o, zamarznięta jaskinka. Także niczego nowego tutaj nie znajdziemy niestety. Oczywiście sobie rozwalę te skrzyneczki. Obczaję sobie, co tutaj jest. O, szkoda, że kurczę mam ten full lean, bo naprawdę by się... Naprawdę by się przydały na pewno na przyszłość, nie? W ogóle też tutaj leciutko zamarza mi się. Także lepiej stąd się szybko ewakuować. I moi drodzy, wydaje mi się, że lecimy w dół tej rzeki. O kurczę, tylko ja teraz będę musiał całą tą górę ominąć. No dobra, dobra, dobra. Czekajcie, jakby to zrobić? Będziemy musieli się później cofnąć w tamtą stronę. No przez tą górę znowu nie będę przechodził, bo kurczę, moja postać prawie raz zamarzła. Także wolę nie ryzykować. Pójdę naokoło i zobaczymy, co w tamtej jaskini możemy znaleźć. Też mam nadzieję, że w tej jaskini jeszcze mnie nie było. Dobra, pamiętam duże jezioro, ale nie wiem, czy w tej byliśmy. Także sprawdźmy, zobaczmy, co tutaj może być. Mam nadzieję serio, że nie krążę bezsensownie w kółko. Dawaj mi latarę. I uwaga. O! Coś nowego. Coś nowego. Łódeczki jeszcze nie było. Jakiegoś kajaczka. Dobra, zbieram wszystko, co się da, ale z tego, co widzę, to wszystko mam już na full. Niczego więcej nie zlutuję tutaj. Aha. I to też tyle? Nie ma żadnego innego przejścia? Bo może jednak byłem? Chyba jednak byłem, co? Kurczę, no nie da się nigdzie zanurkować ani nic? Tutaj nie ma przejścia. Tu też nie. No i tu też nic nie ma nigdzie. Jaka lipa. Ty, a tu? No też nic nie ma, żadnego przejścia. Nic, a nic, kurde. No nic nie znajdziemy w dzisiejszym tym odcinku. Nie znajdziemy nic, masakra. Ale też, moi drodzy, są tutaj... jest tutaj kilka punktów, które mi wskazuje GPS, jak widzicie. Nie wiem, czy my w takich... Nie wiem, czy my to obczajaliśmy w jakiś sposób, ale takiego ogromnego jeziora to ja osobiście nie pamiętam. I tutaj, w tych okolicach jeszcze mnie nigdy nie było. Tak przynajmniej mi się zdaje. Także przepłyniemy sobie na drugą stronę i zobaczymy jeszcze na szybciutko, co my mamy za te... Co to są za punkciki zainteresowania po prostu? W sensie takie, wiecie, GPS-y czy... No wiecie, co chodzi. Takie kropeczki, co migają na mapie. Z tego, co widzę, to też robi się noc. Także trzeba by było gdzieś tutaj przenocować, gdzieś tutaj się kimnąć. Miejmy nadzieję, że... Będzie tutaj w miarę bezpiecznie. O, widzę też coś tam... coś tam jest na skalę. Zaraz sobie to obczaimy oczywiście. Tylko mam nadzieję, że wyjdziemy tutaj z wody, co? Damy radę tutaj wyjść?
No, dobra. Udało się wyjść. Patrzcie, tutaj jest jakaś łódka. Obczajmy sobie. Czy może coś tutaj przy niej jest? Czy ono tak osę tutaj leży? Nie ma nic tutaj w niej. Nie ma nic w niej, przy niej, ani nic takiego. Dobra. Która jest godzina? Jest już 18, także rozkładamy namiot. Szybciutki biwak robimy. Dawaj mi patyka. Pięknie. Pyk. Idziemy się przekimać w takim razie. Idziemy się przekimać. Szybciutko. Zanim cokolwiek tutaj nas dorwie. Mam nadzieję, że nic nas nie obudzi. Świetnie. Dobra. Zapiszemy sobie również gierkę. Będz w tym momencie tutaj. Zapisujemy sobie. Zbieramy nasz namiot. I idziemy do tego punktu zainteresowania. No ja nigdy... Kurczę... Nie pamiętam, żebym był w takim miejscu jak to. Ogromne jezioro, zaraz pod górami lodowymi. Wydaje mi się, że jeszcze mnie tutaj nie było. Jakieś takie skałki, o proszę bardzo. Ty, a to? Ty! Nieoznaczone wejście do jaskini. Ty, ale ja najpierw muszę zjeść. Chwila. Inwentory. Dawaj, zjedz sobie. Pyk. Napij się jeszcze. Ile mamy w ogóle wody? O, już resztka. Już tylko resztka. W razie czego mamy jeszcze te napoje energetyczne, które też mogą nam pomóc. Ale co znajdziemy w tej jaskini? Znowu przejście górą, no. Znowu przejście górą. O, no ja się po prostu popłaczę, widzowie. Czemu nie ma tutaj nic dla Robsiego do odkrycia? Zaraz sobie wpiszę w neta i se poszukam, gdzie znaleźć to urządzenie do jeżdżenia po linach. Chociaż tam w sumie żadnej liny nie było. O, nie było żadnej liny tam. No ale na pewno, kurczę, jakoś jest coś takiego, co pozwoli mi się tam wspiąć. Nie wiem, może drabinę można mieć w tej grze. Nie wiem. Ło! Ziomek! Ty mnie nie interesujesz. No zostaw mnie! Nie chcę się z tobą bić. Chcę, żebyś żył. Wiesz, że nie masz ze mną szans. Ale tu jest jakieś miejsce, które mam oznaczone. Nie gadaj, że to będzie ten grób, który trzeba odkopać. Zostaw się, uspokój, kobieto. A może kolejna jaskinia? Jest kolejna jaskinia. To tutaj mamy ten odczyt zainteresowania. Także zobaczmy. Co znajdziemy tutaj? Kurczę, ja już tyle razy wchodziłem do tych jaskiń w tej giereczce. O nie, czekaj. Chociaż? Nowe! Nowe! Tu mnie nie było! Holy shit! Dobra, zobaczmy, co tu znajdziemy. Czy tu jest w ogóle bezpiecznie? Tu jest zamknięte. Drzwi da się jakoś otworzyć? A, tu są skały po drugiej stronie, okej. No tutaj też nie wejdę, okej, czyli jedyną opcją jest zejście w dół. No nie, karta niebieska. Nie mam karty niebieskiej. Kurde, czyli odkryliśmy nowe miejsce. Aczkolwiek niestety nic tutaj nie zrobimy. Nic tutaj nie zrobimy, bo niestety nie mamy karty, żeby przejść. Ale to na pewno jest miejscówka, którą warto zapamiętać. Zdecydowanie, tak? No... Kurczę, szkoda, szkoda. Wszystko mamy poblokowane, a nie wiem, gdzie te rzeczy znaleźć. Nie wiem, gdzie znaleźć tą linkę. Nie wiem, gdzie znaleźć tą kartę właśnie. A jejka, jejka. No ale na pewno w następnych odcinkach sobie również coś tutaj damy radę ogarnąć. I co? Ja teraz będę starał się wrócić do domu. Naprawdę nie mam pojęcia, gdzie to może być. Poczekajcie, jestem w takim miejscu. No, nie wiem, w tą? Albo gdzieś zupełnie po drugiej stronie. Chyba, że po prostu
następne odcinki w ogóle nie będziemy jakby wracać do bazy, tylko będziemy sobie eksplorować w dalszym ciągu wszystkie te miejsca, które mamy tutaj nieodkryte. Wydaje mi się, że może być to spoko pomysł, żeby coś tutaj rzeczywiście ruszyć do przodu. Ja dziękuję ślicznie wam za oglądanie, rozłożę sobie jeszcze tutaj namiot, żeby zapisać giereczkę i od tego momentu zaczniemy sobie kolejny film. Pyk, mamy plandekę, tutaj troszeczkę mi zlagowało, jak je układłem. Mamy patyczek, robię sobie nasze obozowisko. No i tak jak mówiłem, zapisuję gierkę. A z wami widzę się, mam nadzieję, w kolejnych odcinkach. Siema!